Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jesteśmy w Katowicach, które przywitały nas niezbyt przyjaźnie, ale może jeszcze się polubimy. Myślę, że warto zacząć od jakiegoś dobrego śniadanka. Zwiedzanie Katowic zaczniemy od Aioli. Wieczorem wylatujemy do Włoch i już teraz wprawiamy się w odpowiedni klimat. Tu moje Caffè Romano, czyli espresso, Romano. Świeża mięta, syrop cukrowy i sok z cytryny. Taki czat. I to jest ładnie. Na zimno moja kawa. A moja caffè latte ogromna, przepyszna. U ciebie już takie jesiennie, bo widoki też już takie mamy, że liście spadają z drzew, deszcz tak, tutaj i w ogóle uciekamy troszeczkę stąd. Na myślenia się. To jest taki moment sentymentalny w życiu, że przed tobą podróż, a ty pijesz kawę. Myślę o tym, kiedy podadzą mi pizzę. Czekamy jeszcze na śniadanko. Coś tu się pojawiło przed chwilą na naszym stoliczku. Proszę Państwa, wytrawna chałka, pieczony rozbif, kapary, parmezan, pomidory szary, cebula karmelizowana w balsamico, sos aioli, remulada. Remulada, jak remakia. Tak, i to jest Italian bread. Tak jest. A to jest breaking pizza, właśnie, tak samo Italian. Bekon, mozzarella galbani, jajko, botwina baby, sos pomidorów San Marzano. Coś pięknego. Aioli. Tak. Sos miłości tam jest. Jak ostatnio ten twój włoski makaron, co w domu robiłaś, tak można powiedzieć, ta kawa. Eksperymentu chyba już. I na jedzenie już teraz, gotowi na zwiedzanie, przybyliśmy na Jarmark Śląski. Akurat trafiliśmy, że z okazji urodzin Katowic, który 150 154. Właśnie taki jarmark się odbył. Wszystkiego najlepszego tu śpiewają. Niech nam żyje z Tobą.
Zobaczcie, jaka fajna sprawa. Idziesz z telefonem, zagapiony, czerwone światło, czerwony pasek, zielone światło i zielony pasek. Ekstra sprawa. Dotarliśmy spacerkiem pod katowicki spodek i to UFO, jak tutaj lądowało, to im też nikt nie powiedział, że lotnisko w Katowicach tak naprawdę jest w innej miejscowości niedaleko i trzeba podjechać i tutaj wylądowali. Nam też nikt nie powiedział i dopiero musieliśmy bilety dokupić, no ale stąd już nie będziemy startować chyba. Nastała ta chwila, że trzeba wymienić kasiurę na euro. Trochę bolesna, bo przed chwilą wybraliśmy kasę z bankomatu, teraz wymienimy. No właśnie. Jednak tych euro jest zawsze trochę mniej niż tych złotówek. Czy widzicie tę piękną kobietę oddającą właśnie rower miejski? Nie wiem, czy było widać, a nie, ale spotkaliśmy. Normalnie taka przewodniczka i po Katowicach, i po Włoszech akurat, także udało się chwilkę pogadać. Ania Blue Kangaroo, także na drugiej końcu Polski. No teraz już właściwie my nie jesteśmy z końca Polski, tylko ze środka, ale tak. Nie, no nie wierzę, że tak się pięknie trafiło akurat. Spotkaliśmy chwilę i już wiemy, gdzie iść teraz, także zmierzamy w stronę takiej starszej części Katowic. Zobaczcie, tutaj w Katowicach trzeba walczyć o wolność dla przyrody, dla trawy, bo tutaj zamykają nawet, to jest takie miasto po prostu, wiecie, industrialne tutaj z młotem, metale, wiecie, wszystko, takie miasto jak Krasnoludu z Władcy Pierścieni czy czegoś, takie wiecie, wydobywcze, metalowe, że tutaj nawet rośliny zamykają, żeby żadna roślina się nie wydostała, broń Boże, tam się jedna wydostała i zobaczcie jak wygląda. Pogoda nam nie zostawiła innego wyboru. Po prostu nie było innego wyjścia. To nie tak, że chcemy znowu się objadać i pić pyszną kawę, no ale jakoś trzeba się przed deszczem chronić. Ja mam bezowo-czekoladowo. Oj, czekaj, bezowo-czekoladowo i masz z syropem jeszcze tym karmelowym, a ja mam americano z bezą, bo jesteśmy w bezowo-czekoladowo, tak się nazywa kawiarnia. Aktualizacja, bo nam tu się widoki zmieniły trochę. Dzień dobry. Hello darkness, my old friend. Muszę przyznać, że się nie spodziewałam, że Katowice mają sobie tyle uroku i są naprawdę ładnym miastem. Jak tak spacerujemy, to bardzo, bardzo przyjemnie. Przynajmniej tak, ta część, fajnie się spaceruje. Do tej pory poznaliśmy, naprawdę bardzo jest ładnie. Ania nam powiedziała, że Katowice nie mają takiego typowego starego miasta. Nie domyśliłam się wcześniej, mówiąc o tym, że są obchodzone właśnie 154 urodziny. Właśnie, ja też. Tak, i się tu doszukiwaliśmy jakichś tam w każdym razie, przyszłości. Niektóre kamieniczki wyglądają tak jak z innych miast starych. Tak, i jest dodane właśnie bardzo dużo uroku. No na przykład jest piękny tramwaj śląski, właśnie jedzie też taki z Warszawy. Ale przeuroczy. No jest dużo takich akcentów, w sensie tak poprzemyślanych. Jest dużo kwiatów, dekoracji, jakichś takich skomponowanych. Te napisy Katowice, Kato, różne takie. No to tak, Kato. Tak to jakoś bardzo, bardzo sprawia, że jest tak przytulnie. A też jest tak
przestrzeni. Niektóre budynki no trochę straszą, ale ogólnie jest to jakoś tak fajnie zaaranżowane. Na przykład tutaj. Nie no, tutaj nie. No dobra, poznaliśmy już trochę Katowice spacerując, teraz pora poznać je od strony kulinarnej. Tak, pomyśleliśmy, że jakaś kuchnia śląska może być fajna w Barze Mlecznym. No właśnie, więc... gdzie można iść na kuchnię śląską, jak nie do Baru Mlecznego, na kluski z dziurką. Pełen zestaw obiadowy, poproszę. Kapuśniak. To jeśli można od razu drugi też, bo dwa będziemy razem kupować. To jeśli można drugą zupę jeszcze fasolową poprosić. Tak, tak. To się nazywa jedzą? No, tak. Za 12,50 zł. A co ty masz ziemniaka? Tak, było już jednego tego, kopytka, tak. Żebym przypadkiem płynna nie było. Klusek śląskich nie było, ale oboje mamy kopytka, takie konkretne. Ja do tego mam taki sznycel z warzywami i boczkiem. Jak ktoś chce kluski z dziurką, to musi sobie zrobić. Tak, zrobimy sobie zaraz właśnie i z sosem, no i wosko. A ty co masz za mięsko? Sznycel. Też masz sznycla, innego jeszcze jakiegoś. Suroneczki, kompociki i zupki. Ja mam fasolową, Rafciu ma kapuśniak. Także tak na konkretnie. No ja nie wiem, czy ten samolot da radę sobie z takim obciążeniem. Adrianno, najważniejsza rzecz. Powiedz mi, czy to w ogóle jest dobre? Dobre. No i proszę Państwa, trzecia kawka. Dzisiaj ciężki poranek był, w zasadzie poranek nam się zlał z nocą i w ogóle za dużo snu nie było trochę w autobusie. Godzinkę spaliśmy, potem trochę godzinkę jeszcze w aucie do Łodzi, ja spałem, nie całą. No. I potem jeszcze z 2 godzinki w busie. W sumie to nieźle, no ale trzecia kawa i tak się przyda. Sen przerywany, a jak mamy lecieć, to żeby jeszcze nie odlecieć. Jeszcze takie emocje, wcześniej. właśnie. Słuchajcie, to już koniec zwiedzania Katowic. Nasza przygoda kończy się na dworcu autobusowym. My się z wami już żegnamy. Dziękujemy za oglądanie tego vloga. Ale chwila wyjaśnimy jeszcze, że to no nie jest koniec dnia i koniec vloga. Nie. Ciąg dalszy będzie już w tej części podróżnej. Zaczynamy na lotnisku, także zaraz oglądajcie dalej kolejny odcinek i do zobaczenia na lotnisku.